Cześć wszystkim! Z tej strony NFTV. Gramy sobie w Minecraft. I niestety ostatnio wrzuciłem odcinek, w której byliśmy w podróży. I były dwie części. Jedną wrzuciłem, a druga się zepsuła. I nie mogłem jej wrzucić. Coś tam jakoś się uszkodziła. Nie wiem, co tam się stało. I niestety ta postać tutaj robi bardzo niedobre rzeczy. Bardzo niedobre rzeczy. I chce nam ukraść nasze rzeczy. Aha, zrobiłem tutaj, farmę kurczaczek jest, tam są pandy i tutaj patrzcie kto tutaj mieszka sobie, owieczka. Tutaj jest trójka pand, tylko musimy coś zjeść, bo głodni tutaj jesteśmy. O, patrzcie, ile mamy tego. Arbuzów. Ile tutaj tego jest. I tak. Zobaczcie. Tutaj są moje najcenniejsze rzeczy. Tylko, że ta postać jest, bardzo sprytna. Boję się, że ona je tutaj znajdzie. I dzisiaj właśnie ukryjemy sobie gdzieś te rzeczy. Tylko właśnie nie wiem gdzie. Są dwie opcje. Albo zrobimy jakąś taką komnatę elfa, taką tajną komnatę. Tylko, że jeżeli coś takiego będziemy robić, to gdzieś w zamku. Tutaj. To byśmy najpierw chyba musieli poczekać. No, zrobimy taką tajną komnatę. Tu. W zamku, ale to jak będzie zbudowany. No, czyli nie wiem kiedy. I musimy sobie tutaj schować najcenniejsze rzeczy. I co my byśmy tutaj schowali? Tylko, że gdzieś tak dalej, więc ja nie wiem, co ja bym tutaj... To nie, te rzeczy nie, tym tak może nie. Co my tutaj schować? Ja bym tych rzeczy nie chciał... No czekajcie, musimy się zastanowić. Które rzeczy schowamy? No bo ja bym to nie chciał tutaj gdzieś na... Tutaj to będzie nasza wioska, Elfowice. I ja bym to chciał schować gdzieś poza, gdzieś dalej. Tak, żeby ta postać nie wiedziała o tym w ogóle. No bo ona nas cały czas chyba obserwuje. Musimy schować. O, to możemy schować. To. O, fortuna. Jabłko złote. I co jeszcze tutaj mamy innego? Patrzcie, to schowam, to schowam, to schowam. Te tutaj mamy takie bardzo cenne księgi. I my je schowamy. Tylko nie wiem, czy ja bym to chciał w tym shulker boxie. Czy lepiej w skrzynce? Tak się teraz zastanawiam. Gdzie to lepiej byłoby schować? W sumie może lepiej w tym shulker boxie. Tylko nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł. Z shulker boxem. Wiecie, to będą rzeczy takie... Chociaż nie po co mi ten shulker box? My go tak często nie będziemy używać, a to będą... Ja nie chcę tam, wiecie, ciągle chodzić, żeby ta postać się tam nie zorientowała. Żeby ta postać się nie zorientowała. Ja bym tam nie chciał chodzić. Czy teraz chcę tam iść? I potem jeszcze raz, bo jeżeli może będziemy przenosili te rzeczy do komnaty.
O, i zobaczcie, może wykluje się kurczaczek? Nie wykluł się. Schowamy je. Z tym shulker boxem to nie wiem, czy ja bym go tam chciał chować. No, schowam go tam. Do tego shulker boxa damy najcenniejsze rzeczy. Tego rogu tam nie daję. Lunety też, mimo tego, że to są jedne z moich cenniejszych. No, to, że to też są moje takie cenne rzeczy. I tego też nie chcę tam chować, bo dzisiaj, no, zrobimy coś. Planuję coś zrobić z tą owieczką. Ale zobaczycie później, co z nią zrobimy. Chociaż nie wiem, czy to może, czy to dzisiejszy. Nie, tak, zrobimy to może w dzisiejszym. Tutaj co? O, jeszcze tutaj. Zbroja dla konia. Jeszcze coś? No, chyba już nie. Ja bym to gdzieś chciał schować. Gdzieś dalej, poza elfowicami, poza zupełnie. Ja tam za bardzo chyba nie będę chodził. Chociaż czekajcie, czy nie mamy przypadkiem jeszcze jakichś innych cennych rzeczy, które nie chcemy, żeby ta postać dorwała nam. Właściwie nic tutaj nie mam takiego bardzo cennego, żebym no tutaj tak chował. Tutaj już, tego kowadło nie będę. Tej postaci chyba w ogóle nie zależy tak naprawdę na tym kowadle. Tak zaobserwowałem. I właśnie, czy my mamy pokojowy? Nie. Ja bym to zmienił. I schowamy. Jest noc. To możliwe, że śpi teraz ta postać. Tutaj się dopiero robi ta noc. Ja jeszcze bym poczekał. I co, już nie mam żadnych cennych rzeczy, bo ja bym wciąż one były dobrze strzeżone. O, właśnie, ja o nich pamiętałem. Tylko ja nie wiem, czy ja to tam chcę chować. Znaczy chcę, ale nie chcę wszystkiego. Tylko część. To schowam. Albo wiecie, no tak, schowam to. Lapis. Właściwie to lapis nie. Albo wiecie co? W sumie to może mi się przydać jeszcze do handlowania, a ja nie chcę. Ja chcę chować tam takie rzeczy, które mi się przydadzą, ale nie teraz. Nie tak nie. No nie, czekajcie. Tu i albo nie odwrotnie. Dobra, i te rzeczy zostaną ukryte. Jest noc, więc ta postać zapewne śpi. No oby. Oby tak było, bo jeżeli ta postać nie śpi. Chociaż ta postać chyba lubi ciemność. Bo ma takiego czarnego shulker boxa. Więc to musi być jej ulubiony kolor. I gdzie ja bym to schował? Tutaj jest kasyno, to nie. I tutaj. Tylko żebym ja pamiętał, gdzie to schowam. No właśnie tego nie zapamiętam, nie ma. O! Tylko żebym ja zapamiętał, gdzie ja to schowałam. Chociaż już wiem, gdzie ja to mógłbym schować. Tam. Tylko, że ja nie zapamiętam. Może, tak żeby spamiętać, o, to jest moja papuga, może tu. Tylko, że ja i tak zapomnę to. No, ja o tym muszę zapomnieć, na pewno. I tutaj,
Tylko jakoś trzeba byłoby to sobie w sumie oznaczyć, żebym ja tego tak nie zapomniał. To tu. To tu. I jeszcze. To tu. I gdzie to teraz jest? Tu. No właśnie, już nie pamiętam tak dokładnie. O, tu jest. Musiałbym to sobie jakoś. Czekajcie, to jest tu. I to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie, inaczej. Policzymy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. W sumie nie. Nie, czekajcie, musimy sobie to jakoś inaczej. Wiem, jak to sobie możemy oznaczyć. Ja zapomnę o tym totalnie. Zrobimy tak. Teraz ja będę już o tym pamiętał. Dzięki temu. Patrzcie. Tu jest taki krzaczek. Tu jest krzaczek. Ja tutaj wezmę pyk i to będzie pod tym krzaczkiem. To będzie pod tym krzaczkiem. Czy nie pod krzaczkiem? Nie, to nie będzie pod krzaczkiem. To będzie przy krzaczku. To będzie przy tym krzaczku. I zapamiętajmy, tu było przy krzaczku i zobaczcie. Idziemy sobie i zobaczymy, czy... No tak, teraz pamiętam. O, i tutaj jest. No, powinien... Nie, no ja zapomnę. No właśnie... Chociaż w sumie nie powinienem zapomnieć, że to jest przy krzaczku. No nie, nie zapomnę. Najwyżej zapomnę przy którym, tylko że wtedy będziemy wszystkie musieli rozkopywać. No ale no to rozkopiemy. Też będę pamiętał o tym. O, i tutaj będzie takie coś. No nie, co ja najlepszego zrobiłem? Nie ma krzaczka. Zniszczyłem krzaczek. Albo inaczej. No nie, nie będziemy tego... Kurczę. O, tutaj jest. Przy jakimś innym to schowamy. Przy tym. No to tutaj są moje skarby, schowałem je. Haha, i już je ta zła postać nie odnajdzie. Tylko czy ona mnie nie ogląda teraz? Ale patrzcie, nie ma! Ja jej nigdzie nie widzę. No ale wiecie, to, że ja jej nie widzę, to nie znaczy, że jej nie ma. Może się gdzieś kryje. Albo jest nie widz. Nie. Czekajcie, musimy zobaczyć, czy nie ma. Nie ma żadnych bąbelków. Musi. Jest noc, to pewno śpi. Patrzcie. To już się kończy. Zapewne śpi. Idziemy spać. Gdzie ja wpadłem? Ej! Czekajcie. Ja tego tunelu nie robiłem. Przynajmniej nie pamiętam, żebym go robił. Już robiłem chyba ten tunel. Ale może robiłem. Chyba musiałem robić. Musiałem. I
teraz idziemy spać. To gdzie jest łóżeczko? No ale... czekajcie. Gdzie jest moje łóżeczko? Nie mam łóżeczko. O, tutaj mamy wełnę. Patrzcie, mamy wełnę. Zabarwimy sobie to jeszcze. Musimy znaleźć barwnik. O, kolejna zielona wełna. Zielone łóżeczko. Zielone. Łóżeczko będzie. Czy właściwie to już... To nie jest ten sam odcień zieleni. Nie. Nie, no nie, no. Dobra. Dobra, nieważne. Znaczy, no potem się tym zajmiemy. I teraz, jak widzimy, jak widzicie, zmienimy tutaj nazwę na jeb i będziemy mieli nie jeb, na owieczkę, owieczka jeb. I wiecie, co się stanie, jeżeli się zamieni owieczkę, da się owieczce taką nazwę jeb? Jeżeli się da taką nazwę, to ona będzie taka, jakby wam to powiedzieć, no będzie się świeci, no pokażę wam, o, dajmy ją może do zamku, tylko nie, owieczko nie, myślałam, że wpadnie do lawy, pokażę wam, co się wtedy z nią, albo wiecie co, nie wiem, gdzie bym chciał zdać, bo będę mógł ją potem golić, tak żeby miała trawę, bo tutaj potem już nie będzie trawy, więc wiecie co, niech tam zostanie. No, niech tam zostanie. I ja ją, zobaczcie. Ona mi się przyda. Wiecie dlaczego? Patrzcie, nazywam ją. Nazwij. Ej, 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 owieczko! Nie, nie, nie! Owieczka Jeb. I ona będzie teraz świeciła. No nie. Ej, to tak działa, tak? Tak. Owieczka Jeb. No nie działa, co? Czemu? No to jest... Kurczę, no... Co tu się dzieje? Wiem chyba, dlaczego to nie działa. Wiecie dlaczego? Ja ją pokolorowałem. Niepotrzebnie się kolorowałem, owieczko. I teraz nie zmienia kolorów. Miała zmieniać kolory, no. A ja, no i zmarnowałem znacznik, no. No nie no. Ale czekajcie. Mamy drugi chyba. No ale nie użyjemy tego na niej. Musielibyśmy już znaleźć albo jakąś odbarwić. Jak zrobić biały barwnik? Mączka kostna. A trzeba mieć kości. Właśnie, ja mam jakąś kość. O, mam kości. Jej. No. Mam kości, jak fajnie. Chciałbym mieć taką fajną owieczkę. Skąd ja teraz wezmę kolejny znacznik? O nie, no, no i co teraz? Nie mam znacznika. No i patrzcie, no kurczę. Kurczę, czemu tak? Czemu tak? Inaczej to wszystko miało być. Jakby miałaś zmieniać kolory, a nie zmienia. Niech ja tą owcę... Czekajcie. Wpisujemy. Użyjemy komend na znaczniki. Give małpa R to będzie losowy gracz, a w sumie no musi mnie dać. I co my tutaj mamy do wyboru? Nie, nie, nie. Znacznik. Nie, to się po angielsku trzeba pisać. Jaki jest znacznik po angielsku? Jak to się nazywa? Beacon, nie.
byłoby za mną. Ojejku. Wiecie co, i to chyba wezmę z kreatywnego, zwyczajnie. Też nie lubię brać rzeczy, no ale muszę. Czekajcie, jak to jest? W sumie tak to jest. Etykietka, no ale. No nie, no to nie będzie po polsku, tak? No nie. Weźmiemy sobie z kreatywnego, tylko albo nie mam już za co ją kupić. Schowałem wszystkie najcenniejsze rzeczy. Właśnie nie powinienem był to chyba robić. No właśnie, bo też nie mam do nich dostępu. Znacznik. Nie no. Znacznik albo etykietka. Etykietka jest. Moja etykietka jest. Tylko nie chcę 64 etykietek. Wystarczy jedna. Wystarczy jedna. Dobra. Mamy jedną. Zmieniamy znowu na przetrwanie. To ma być owieczka jeb. No to będzie, ale... A no... O nie, zniszczyło się kowadło, no kurczę. Coś ten odcinek. A wiecie w ogóle skąd się to wzięło? Był jeden z tych osób pracujących w Mojangu, czyli tych, co tworzą grę, się właśnie się. On chyba nie się tak nie nazywa, ale dał sobie taką ksywkę Jeb. I teraz masz zadziałać. Rozumiesz, owieczko? Nie no. Kurczę. Działaj. Zużyłem na ciebie. No ja nie mogę. Zużyłem już dwie. Dwa znaczniki. Jednego w ogóle musiałem z kreatywnego zabrać. Niech ja tą owieczkę. No, może jak odrośnie. No, chciałabym, żeby to zadziałało. I za karę. Dobra, nie będę jej dawał nic, ale. Nieładnie. O. To jest. To wygląda jak taka latarnia. O, zrobimy taką latarnię. Nie, nie mam pochodni przy sobie. Tylko czemu to tak źle działa? I skąd ja teraz wezmę znacznik, żeby oddać? Kurczę. Właściwie przydałoby się go oddać. Bo ja nie lubię tak cheatować, no ale muszę czasem, no jak widzicie. No chociaż, no. Nic nie działa. Tutaj nam. Ale ja dzisiaj nawet widziałem na YouTubie, jak jeden YouTuber tak zrobił. I mu wszystko szło. Tylko ja nie wiem, czemu zawsze tak jest. Czemu to u mnie nie działa, a u innych YouTuberów zawsze to tak działa. No nie, czemu to tak wygląda wszystko? Ja już zaczynam się zastanawiać, czy oni mają jakieś cheaty powłączane. No ale to działa nie tylko w Minecrafcie. No nie wiem, no. No jakoś to tak nie fajnie działa. I ja potem robię tak samo jak oni, a mi nie działa nic. Czemu to tak no jest zrobione? To miała być owieczka Jeb i miała... Znaczy jest owieczka Jeb, no ale co mi z takiej owieczki Jeb? Co mi z takiej? Ja chciałem mieć owieczkę Jeb tak, żeby zmieniały się kolory.
mam. Mam taką oparcie. Odrosła, no ale się nic nie zmienia. Jej, jej, jej. O nie, 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 nie. Czemu to tak wszystko? No, niesprawiedliwe jest. Nie wiem, jak no to się dzieje. Nie mam pojęcia. No ale może złapiemy sobie jakieś inne owieczki. No i teraz ją przebarwiłam, a ja wolę mieć zieloną. No nie muszę potem ją, będę musiał ją potem barwić na nowo. O, albo na taki zabarwimy. Teraz będzie brązową owieczką. Albo nie, żółtą będzie. Zabarwimy ją teraz na żółto. Żółta owieczka Jeb. Boże, no co ja mam z nią zrobić teraz? Nie chcę zmieniać kolorów. Czy coś się zepsuło, czy co? Owieczko, zmień kolor. Musimy teraz znaleźć jakieś inne owce. Dobra, zostawmy tą owieczkę Jeb i te zmienianie się kolorów. Zostawmy to już. Idźmy znaleźć jakieś inne owieczki. O, kurka. O, kurczaki. Kurczaki. Patrzcie, no jak fajnie. Tutaj wam o tak zrobię, żebyście, bo ja was chcę sobie na farmę zabrać, dobra? Czekajcie, kurczaki. No chodź, chodźcie, kurczaki, chodźcie za mną. I teraz, kurczaki, macie się mnie słuchać. Idziemy, idźcie za mną. To dostaniecie nasionka. No chodźcie, kurczaczki, chodźcie. No, przynajmniej... No, przynajmniej... Co to było? Coś błysło tak nagle. Taki błysk był. No nie wiem, może się... I nie ma kurczaków! No ich... Niech te... Czy to... No, a tu są. Ale jest tylko jeden! Nie, nie, ta postać już mnie denerwuje. Co się stało z takim tam... O, tam są. Myślałem, że ta postać coś zrobiła. A nie wiem, z tym błyskiem może mi się coś wydawało. Że coś błysnęło, ale ja coś... No nie wiem. Zaczynam się bać. Czy to oznacza, że ona... Znalazła skarb? Oby nie. No chodźcie, kurczaki, bo jakoś tak... Nie chcą. No chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Kurczaki, o, patrzcie, gęsiego idą. No, idziemy. Idziemy, dołączycie. O, macie tutaj, o. Patrzcie, ile was już tutaj jest. Teraz was tutaj będzie, o, 4 kurczaczki, które mam nakarmić. To. Resztę nie może mi. Albo resztę też nakarmię, tylko czekajcie, to jest... Resztą też nakarmię, żeby było sprawiedliwie. Tylko nie ma nasionek. Jedno. Mógłbym nakarmić drugą. Chyba, że znowu nakarmię tą samą, bo jej teraz nie odróżnię. I muszę teraz zebrać 4 nasionka, nie 3. Żeby było sprawiedliwie, żeby... Już i tak nie będzie sprawiedliwie. Bo jedno dostanie jedno więcej, ale... Dobra, i tu jeszcze zniszczę. O! Chociaż sobie, no... To nie trzymy wystarczyło, czekaj... O nie! O nie! Co ja zrobiłem? To było niechcące, kurczaczki.
Kurczaszki to było niechcący. Musicie mi uwierzyć. O, mały kurczak. Patrzcie, jak fajnie. Ej, kurczaki. Tylko nie idźcie do tej furtki. Kurczaczku. No, nieładnie, kurczaczku. No, patrzcie, jaki kurczak. Ale jaki uparty. Jaki uparty kurczak. No to znalazłem kurczaczki. Znaczy z jednej strony fajnie, że znalazłem kurczaczki, no bo mam kurczaczki, a z drugiej strony nie fajnie, bo nie znalazłem, bo chciałem znaleźć owieczki. A mi jednak na owieczkach zależy bardziej. No bo wiecie, kurczaczki, no to do czego one mi tak naprawdę posłużą? No, jedzenie z nich będę mógł mieć, no ale wiecie, że ja nie lubię zabijać tych kurczaczków. A jeżeli będę mieć tak dużo owieczek, o, urosłam i wełna kolejna, jeżeli będę, zobaczcie, mieć tak dużo tych owieczek, to będę mógł robić budowlę z wełny, co będzie według mnie fajne. Znaczy nie, nie, no kurczaczki też są fajne, wiecie. Z kurczaczki, że mam kurczaczki też fajne. I może idźmy jeszcze raz tu i szukajmy kurczaczków. Znaczy nie, co ja mówię. Nie, owieczek. Szukajmy owieczek. Owieczki. Tu były kurczaczki ostatnio. Coś tutaj... No, dziwnego. Trochę dziwne, że nie ma tutaj żadnych. I ta postać mnie jakoś martwi bardzo. Martwi mnie ta postać. No zobaczcie, przyszedłem do tej rzeki, a nikt nie ma, tam mógłbym iść dalej. Właśnie, musimy się kiedyś tam wybrać, ale to jeszcze kiedyś. Dojdziemy, to ja już... No, czekajcie. Dojdziemy, to ja zaraz będę kończył ten odcinek. Tylko, że szkoda, że tej owieczki... Że ta owieczka nie zmienia kolorów. Chcieliśmy mieć taką fajną owieczkę, taką nietypową. Patrzcie! Handlarz! Co on tak ucieka ode mnie? Że nie gryzę. Patrzcie, co on ma na sprzedaż! A właśnie, ja to kupiłem! Zapomniałem! Już zapomniałem, że ja to kupiłem. Ja cię kręcę, muszę wam to pokazać. O nie, odcinek się jest za długi. A ten program nie pozwala na nagrywanie takich długich odcinków. No dobra, to pokażę wam w następnym. Ja już będę kończył ten odcinek, to papa.